14 maj 2006 roku to dla Gielniowa, rodzinnej parafii błogosławionego Władysława, bardzo ważny dzień, kiedy odbędzie się uroczystość poświęcenia nowego pomnika ku jego czci. Wydarzenie to jest kontynuacją i niejako dopełnieniem ubiegłorocznego wydarzenia, jakim było 500-lecie śmierci błogosławionego, które odbyło się 15 maja 2005 roku pod przewodnictwem księdza prymasa kardynała Józefa Glempa oraz pasterzy naszej diecezji na czele z księdzem biskupem Zygmuntem Zimowskim. Błogosławiony Władysław urodził się około 1440 roku w Gielniowie. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Nie posiadamy wielu informacji na temat jego rodziny poza tym, że byli oni mieszczanami, a ojciec jego miał na imię Piotr. Błogosławiony naukę rozpoczął w parafialnej szkole w rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował przez krótki czas w Krakowie. W 1461 roku wstąpił do krakowskiego zakonu Bernardynów, składając 1 sierpnia 1462 roku śluby zakonne i przyjmując imię Władysław. W jego dalszym życiorysie następuje 20-letnia luka, trwająca do 1487 roku, kiedy to przyjął urząd wikariusza polskiej prowincji Bernardynów. Można jedynie wnioskować, że w międzyczasie pobierał jakieś nauki, o czym świadczy dobra znajomość teologii i łaciny. Zakłada się, że pomiędzy 1463 a 1465 rokiem przyjął święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, w jakich przebywał konwentach i jakie w zakonie sprawował funkcje w ciągu tak długiego czasu. Biorąc pod uwagę później zanotowaną jego sławę kaznodziejską, można wysnuć przypuszczenie, że między innymi głosił kazania w różnych konwentach. W roku 1486 i 87 był w konwencie krakowskim członkiem komisji przeprowadzającej wstępne stadium procesu beatyfikacyjnego Szymona z Lipnicy. 30 maja 1499 roku na kapitule w Warszawie Władysław złożył urząd wikariusza. Ostatnie jego lata są mało znane. Przypuszcza się, że w latach 1502-1504 był przełożonym konwentu w Skępem. Ostatnie lata życia natomiast spędził pełniąc urząd gwardianina konwentu świętej Anny w Warszawie. Tam sławił się porywającymi kazaniami, w czasie których doznawał ekstatycznych uniesień. 21 marca 1505 roku w Wielki Piątek, wygłaszając kazanie pasyjne, nagle zaniemógł. Po ciężkiej chorobie umarł w niedzielę 4 maja 1505 roku. Pochowano go bez trumny w grobie wykopanym w środku chóru zakonnego w kościele świętej Anny w Warszawie. Dzisiejsza uroczystość rozpocznie się na placu, gdzie urodził się błogosławiony, a gdzie stanął nowy jego pomnik, a następnie przeniesie się na ołtarz polowy znajdujący się przed kościołem parafialnym. Zarówno po święceniu, jak i mszy świętej przewodniczy będzie fundator figury pochodzący z parafii Gielniów ksiądz Infuat Józef Wójcik. Inicjatywa wybudowania nowego pomnika wyszła od parafian gielniowskich, a została sfinalizowana dzięki staraniom proboszcza gielniowskiej parafii księdza kanonika Kazimierza Okrutnego przy pomocy wójta gminy Gielniów pana Władysława Czarneckiego oraz hojności fundatora księdza Infuata Wójcika. Wykonawcą figury był krakowski profesor pan Karol Badyna. Warto podkreślić na tej uroczystości obecność księży pochodzących z parafii Gielniów, przedstawicieli zakonu Bernardynów z Radomia oraz trynitarzy wraz ze swoim głównym przełożonym na teren Polski. Nie brakuje przedstawicieli władz samorządowych na szczeblu lokalnym, na czele ze starostą powiatu Trzesuskiego panem Markiem Modrzeckim oraz Sejmu i Senatu.
Na podkreślenie zasługuje obecność przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, pana Przemysława Gosiewskiego i wielu innych znakomitych gości. Uroczystość uświetni obecność suchedniowskiego chóru parafialnego oraz orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, która będzie koncertować także po zakończonej mszy świętej. Wyrażamy nadzieję, że to wydarzenie będzie kolejnym krokiem zmierzającym do rozszerzenia kultu błogosławionego Władysława, a w konsekwencji do jego kanonizacji. Thank you.
naszej pamięci pozostają przeżycia i wspomnienia związane z ubiegłoroczną uroczystością 500-lecia śmierci błogosławionego Władysława Zgielniowa. Niejako dopełnieniem tego jest nasza dziś obecność na jego placu, kiedy to zostanie dokonane poświęcenie pomnika ku czci naszego rodaka. Wielką radością napełnia nas to wydarzenie, ponieważ w nim spełniają się pragnienia wszystkich czcicieli błogosławionego. Mamy pomnik błogosławionego Władysława, który z wysokości spoglądając na nas, jest naszym orędownikiem przed Bogiem. Przygotowując się do momentu poświęcenia, wraz z orkiestrą odśpiewamy pieśni Raduj się Polsko, po czym odmówimy litanie ku czci błogosławionego. Litania do błogosławionego Władysława, Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Franciszku, piastunie ran Jezusowych, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, wyznawco Chrystusa, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, prawdziwy synu Franciszka Świętego, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, aniele nieskalanej czystości, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, przykładzie uczącej się młodzieży, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, powolny natchnieniom łaski Bożej, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, zacisza klasztornego spragniony, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, chlubo stanu zakonnego, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, zwierciadło głębokiej pokory, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, kapłanie według serca Bożego, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, niestrudzony pracowniku na niwie Bożej, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, płomienny kaznodziejo męki pańskiej, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, lud swój gorąco kochający, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokutę czyniący, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, modlitwą i umartwieniem gniew Boży skracający, módl się za nami. Błogosławiony Władysławie,
zachwytem publicznie od Boga wsławiony. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, obrońcą ubogich i strapionych. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, patronie i orędowniku Polski. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, skarbie i osobliwy patronie miasta Warszawy i Gielniowa. Módl się za nami. Błogosławiony Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący. Módl się za nami. Bądź nam miłości. Bądź nam miłości. Wysłuchaj nas, Panie. Od wszelkiego złego. Wyrok nas, Panie. Od sideł szatańskich. Wyrok nas, Panie. Od grzechu każdego. Wyrok nas, Panie. Od zaniedbania natchnień Twoich. Wyrok nas, Panie. Od gniewu Twego. Wyrok nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wyrok nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wyrok nas, Panie. Od potępienia wiekuistego. Wyrok nas, Panie. Przez przyczynę i zasługi błogosławionego Władysława. Wyrok nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wyrok nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmienił się na nami. Módl się za nami, błogosławiony Władysławie. Abyśmy się stali godnymi Módlmy się, Boże, który chciał, aby błogosławiony Władysław przyświecał wszystkim doskonałością zakonną. Daj łaskawie, abyśmy za jego przykładem ustawicznie w cnotach postępowali przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę rozpocznie się ceremonia poświęcenia pomnika. Ksiądz Inkułat Józef Wójcik jako fundator dokona najpierw odsłonięcia figury, po czym odmówiwszy stosowne modlitwy, dokona pogrobienia i okazania postumentu. I w tym momencie towarzyszy nam zarzekanie i usługienie. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w tym ważnym dla was miejscu, gdzie według tradycji urodził się błogosławiony Władysław. Podkreśleniem tego miejsca jest wybudowanie nowego pomnika u jego czci, który zostanie dziś poświęcony. Nim to nastąpi, wysłuchajmy się w słowach Pisma Świętego.
To pada. Niech pada ręka miłość. Pamiętajcie o tych przełożonych, którzy prosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam, także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Dobrze powiedzieć, wzmacniać serce łatwo. Niepokarmane, które nie przynoszą korzyści tym, którzy są o nie ubiegane. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej wieści. Więc cieszy się Bóg, a nie ofiarami. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym, bądźcie im kolegi, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi, muszą dać sprawę z tego. Bóg zaś pokoju, który ma mocy przymierza wiecznego, tych moich zmarłych wielkiego pasterza obu, Pana naszego Jezusa, i was stronie do wszelkiego dobra, jeśli czyni Jego wolę, sprawiąc was, wspomina jest Boga Jego. Lecz nie tutaj spotyka, że chwała na wieki Jezusa. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, tu przyszedłeś na świat i stałeś się człowiekiem, aby nam wskazać właściwą drogę do Ojca, dla naszego zbawienia i sam wychodziłeś na drogę świata, powołując swoich uczniów, aby byli Twoimi świadkami. Ty powiedziałeś o sobie, ja jestem droga. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Prawda, przed Bogiem. Będę sługi błogosławionego Władysława, będzie rozkłaniany, poświęcany, Bogiem wzajemnemu, Bogiem ludzkim. Wężki zachowaj od złego wszystkich, czy będą koło Niego przejeżdżać, czy będą koło Niego przechodzić, którzy będą się przy Nim modlić. Chaud nas wszystkich, wodzić Radzi świętych i błogosławionych. Daj nam łaskę naśladowania ich miłości siebie i bliźniego, byśmy wraz z nimi cieszyć się mogli w wieczności chwałą nieba, gdzie Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieku. Amen. Słowem Bożym, które wysłuchaliśmy i modlitwą do Boga naszego Trójcy Świętej Jedynego, zostaje pomnik poświęcony. Powierzamy go opiece i błogosławieństwu Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Albo cieszy, albo smuci. Będzie błogosławieństwo, pokwite, tak jak ten deszcz. My no ten deszcz przetrzymamy. Na pewno nie skupi, jak Państwo tu nie rozpatrzymy. Trzymał parasolkę. No i już. Musisz trzymać parasol.
A to samo do piwnicy idzie. Od tej chwili Bogi został uświęcony naszą modlitwą. Niech jego widok przypomina każdemu z nas o tym wszystkim, czego nauczał i czym żył nasz błogosławiony rodak. Z placu błogosławionego Władysława na uroczystość przeniesiemy się od kościół na uroczystą Eucharystię, której wielkim czcicielem był nasz patron. Udamy się tam procesjonalnie w następującym porządku. Krzyż, asysta liturgiczna, sztandary, peretrony, orkiestry, księża, rycerze, cech rzemiosł, parlamentarzyści i wojewodowie, fundator, ksiądz Nikłat Kuzewski, gospodarze, parami i gminy, ksiądz kanonik Kazimierz Okrutny oraz pan wójt Władysław Czarnecki. Za nimi będą wierni podążali procesyjnie do ołtarza. Po dojściu zaproszeni goście wraz z wiernymi udają się na przygotowane miejsca przed ołtarzem polowym. Natomiast kapłani w kościele parafialnym przygotują się do sprawowania mszy świętej. Formujemy procesję i wyruszamy. Thank you.
zrobić przerwy, bo jak zacznie się msza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est napisał: w życiu świętych nie należy brać pod uwagę jedynie ich ziemskiej biografii, ale także ich życie i dzieło w Bogu po śmierci. Jeśli chodzi o świętych, jest jasne, kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski. Za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta odprawiana z okazji poświęcenia pomnika błogosławionego Władysława. Chcemy w niej dziękować Panu Bogu za dar naszego rodaka i patrona oraz prosić o jego kanonizację. Po dojściu asysty liturgicznej wraz z kapłanami do ołtarza przybyłych na tą uroczystość powitają ksiądz kanonik Kazimierz Okrutny, proboszcz parafii, oraz wójt gminy Gielniów, pan Władysław Czarnecki. Poświęcenia pomnika rodaka gielniowskiego błogosławionego Władysława. Ten wielki Polak bardzo mocno wpisał się w dzieje tego regionu i całej naszej ojczyzny. Zasłynął między innymi jako pierwszy piszący w języku ojczystym oraz wybitny kompozytor. Na tej uroczystości dnia dzisiejszego witam serdecznie fundatora pomnika, księdza infułata Józefa Wójcika. Twórcę pomnika, pana profesora Karola Badynę.
ojców trynitarzy z Krakowa. Ojców Bernardynów z Radomia. Księdza prałata Czesława Walę. Księdza prałata Bolesława Stefaniaka. Księży seniorów. Księdza profesora Stefana Kornas. Księży pochodzących z naszej parafii. Księdza Wacława Ścierskiego. Księdza kanonika Adama Kuca. Księdza kanonika Władysława Dębowskiego. Ojca Kazimierza Zycha, księdza proboszcza Zbigniewa Ścierskiego. Z ogromną radością witam misjonarza pochodzącego z naszej parafii, księdza Piotra Stępnia, pracującego dla dobra Kościoła w dalekiej Brazylii. Witam siostrę zakonną Bronisławę Ziółkowską i witam wszystkich gości, którzy przybyli na tę uroczystość. Drogi rodaku, ziemi wieniowskiej, księże i władzie Józefie Wójcie, księża rodacy, księże proboszczu Kazimierzu, szanowni goście, mieszkańcy gminy Gieliów. Kontynuując obchody rozpoczętych w ubiegłym roku uroczystości upamiętniających rocznicę odejścia do grona błogosławionych Władysława z Gieliowa, serdecznie witam. Witam Przemysława Gosiewskiego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Marię Zubę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski. Halinę Olencką, posła na Sejm Rzeczpospolitej. Krzysztofa Lipca, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski. Jarosława Rusieckiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Adama Masalskiego, senatora Rzeczpospolitej. Jacka Włosowicza, senatora Rzeczpospolitej. Michała Okłem, senatora Rzeczpospolitej. Generała Marka Binkowskiego, komendanta głównego Policji. Grzegorza Banasa, wojewodę świętokrzyskiego. Marcina Perza, dyrektora gabinetu wojewody świętokrzyskiego. Józefa Kwietnia, marszałka województwa świętokrzyskiego. Tadeusza Bałachowskiego, burmistrza miasta i gminy Suchedniowie. Stanisławem Kaniem, zastępcę burmistrza Suchedniowie. Wiesława Niemczyka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wraz z radnymi Rady Miejskiej w Suchedniowie. Nadkomisarza Michała Domarackiego, komendanta powiatowego Policji w Skarżysku Kamiennym. Komisarza Marka Jędrzejczaka, naczelnika ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku. Księdza Kustosza, Czesława Walca wraz z danymi rycerzami Grobu Bożego w Jerozolimie. Tadeusza Dudę, prezesa zarządu cech rzemiosł różnych w Radomiu wraz z członkami.
Barbarę Piewicz z Australii wraz z rodziną. Jacka Gmocha wraz z rodziną. Chór parafialny w Suchedniowie z siostrą Zofią. Sekretarza gminy Suchedniów Ewę Kanińską. Witam Marka Morzeckiego, starostę powiatu Przysucha. Mariana Niemieckiego, wicestarostę powiatu Przysucha. Arkadiusza Pawełczyka, wojewódzkiego komendanta Policji Mazowieckiej. Zbigniewa Czubaka, komendanta powiatowego Policji Przysusze. Romualda Szeremietywa, ministra, profesora nauk wojskowych. Dariusza Bąka, dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych wraz z leśnikami Leśnictwa Przysucha. Tadeusza Derlatkę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu. Krzysztofa Wochniaka, przewodniczącego Rady Powiatu Przysucha. Mariana Kmieciaka, wójta gminy Odrzywów. Marka Klimka, wójta Podporów. Grzegorza Kraskę, wójta gminy Rusinów. Leszka Strzałkowskiego, przewodniczącego Rady Wieniawa. Marka Mikołajskiego, wójta gminy Błędów. Jana Wielszewskiego, burmistrza Opoczno. Leszka Raczyńskiego, zastępcę burmistrza Opoczno. Ryszarda Leszczyńskiego, wójta gminy Pniewy. Janusza Reszelewskiego, burmistrza Drzewicy. Władysława Jasińskiego, burmistrza Wyśmierzyc. Zbigniewa Buczmer, burmistrza Zwolenia. Jana Kwaśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze. Heronima Michałowskiego, wiceprezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Płońskim. Władysława Piątkowskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórskiej w Spólnicy. Prezesa Zbigniewa Gretkę. Pułkownika profesora Jana Piętę. Doktora inżyniera Krzysztofa Imiowskiego, pułkownika doktora inżyniera Henryka Dobrzyńskiego, doktora Adamczyka, Marka Adamczyka z Ministerstwa Rolnictwa, pana Mirosława Kowalskiego z Ministerstwa Budownictwa, Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Solidarności Ziemi Radomskiej, Stanisława Bartosa, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej, Orkiestrę Dętą Straży Granicznej z Nowego Sącza. Witam wszystkich niewymienionych z imienia i nazwiska przedstawicieli środków masowego przekazu. Bardzo serdecznie witam też komendantów 72. i 25. Pułku Armii Krajowej. Witam również Henryka Sobczyka, prezesa firmy Figan. Witam również pana docenta Ryszarda Roszczyka. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła nas z okazji odsłonięcia pomnika w miejscu narodzin błogosławionego Władysława, rodaka tej ziemi. Pomnika ufundowanego przez księdza Impułata Józefa Wójcika, także rodaka tej ziemi z rodzinnych gałek. Jesteśmy zaszczyceni i dumni z swojej obecności wśród nas. Twoje powołanie i posłannictwo przypadło na trudny okres prześladowań, cierpień i krzyw. Dziękujemy Ci za otwarte głoszenie Ewangelii w duchu nauki Kościoła Powszechnego. Twoja postawa, heroiczna walka o prawdę, o wolność i swobodę każdej istoty ludzkiej pozbawiła Cię 9-krotnie wolności przez ówczesne władze. Byłeś i jesteś wiernym orędownikiem pokoju i życzliwości, przyjacielem każdego z nas. Twoją dobroć docenił nasz ukochany ojciec Jan Paweł II. Docenia ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Drogi rodaku, dziękuję Ci za pamięć, za ufundowanie pomnika błogosławionego Władysława Zgierniowa. Pragnę w imieniu społeczności lokalnej i własnym zapewnić utrzymanie stałej więzi z Tobą osobiście i w modlitwie. Życzymy Ci długiego zdrowia, obfitych łask Bożych,
wytrwałości w posłannictwie, spełnienia wszystkich zamierzeń, jak czyniłeś to z uwolnieniem uwięzionego obrazu Matki Boskiej na jego peregrynację w katedrze Lalonskiej. Proszę Cię, księże Inkułacie, o złożenie ofiary eucharystycznej uświetniającej imię błogosławionego Władysława i udziel błogosławieństwa wszystkim obecnym i mieszkańcom gminy Gierniów. Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Kochani, modlimy się o kanonizację błogosławionego naszego rodaka, a za jego pośrednictwem modlimy się w intencji Ojczyzny. Wszyscy, jak tu jesteśmy, czujemy, że tych modlitw jest potrzebna. Bo ojczyzna nasza wymaga teraz modlitw, wymaga spokoju, wymaga ładu i o te dary módlmy się w czasie tej mszy świętej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli celebrować najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Yeah.
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i powiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w Nim.
A to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja! Według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy jesteście już czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja we was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje we was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto Słowo Pańskie. Kochani, mówiłem, że przetrzymamy deszcz. Przetrzymaliśmy. Jaka pogoda. Prawie żeśmy zostali wybierzmowani, ale to nam dobrze zrobi. Myślę, że chyba to i od błogosławionego Władysława takie upomnienie, że ten pomnik powinien być już rok temu już ustawiony, więc on się upomniał w ten sposób, ale my przedłużamy uroczystość tamtego roku, odsłaniamy, poświęcamy. Pomnik widocznie chciał, żebym ja tę uroczystość przeprowadził, bo jestem zahartowany w boju i tym się nie chwalę, bo to tak rzeczywiście jest. A kochani, całe moje życie kapłańskie, a jest ono długie, za 2 lata, jeżeli dożyjemy, jeżeli ja dożyję, będę obchodził złoty jubileusz kapłaństwa, 50 lat kapłaństwa. I tak się zastanawiałem. Jak się odwdzięczyć błogosławionemu Władysławowi, pod którego okiem wzrastało moje powołanie, tu właśnie w naszej gielniowskiej parafii.
i nadarzyła się piękna okazja. 500-lecie od jego śmierci. 500-na rocznica śmierci. Przyszły jeszcze inne okoliczności, które ułatwiły mi, abym ten pomnik ufundował. To wszystko zostało umieszczone na pomniku. Napis jest krótki, bardzo wymowny i czytelny. Błogosławiony Władysławie, oręduj za nami i za Polską. Kochani, za nami, tu w Gielniowie, za nami, tu na ziemi opoczyńskiej i za Polską, bo przecież widzisz, co się dzieje w tej Polsce. I za Warszawą, której jesteś patronem i widzisz, co się tam dzieje. I dalej czytam błogosławionemu Władysławowi z Gielniowa, 500-tą rocznicę jego śmierci, w dowód wdzięczności za powołanie kapłańskie, za pierwszego papieża Polaka, za upadek komunizmu. Pomnik ten wystawił rodak ksiądz Infuat Józef Wójcik. Kochani, zanim zbliżyłem się do tego ołtarza, ucałowałem w kościele szczelnicę, aby za Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, który znalazł się w swojej świątyni jako papież Wadowica, ucałował szczelnicę i powiedział: to tu wszystko się zaczęło. I ja za papieżem powtarzam: to tu wszystko się zaczęło w tej naszej gielniowskiej świątyni. Tu moi pobożni, bogobojni rodzice przyprowadzili, przynieśli mnie, bym otrzymał sakrament chrztu. A potem, co niedziela, prowadzili mnie na mszę świętą i mama mówiła: módl się, synu, do błogosławionego Władysława, może i ty będziesz księdzem. I stało się. I zostałem kapłanem. I stąd, jako młodziutki ksiądz, wyruszyłem w świat, aby głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Widocznie bardzo zapadł mi do serca błogosławiony Władysław z krzyżem w ręku, jakby chciał mi powiedzieć: w tym krzyżu zwyciężysz. I broniłem tego krzyża. Kiedy komuniści usuwali go ze szkół, powiedziałem do dzieci w Ożarowie w czasie kazania: dzieci kochane, Polska to nie Rosja. Jak się w Rosji dzieci uczą bez krzyża, to nie znaczy, że wy w Polsce macie uczyć się bez krzyża. My mamy konstytucję, która nam gwarantuje wolność sumienia i wyznania. I domagajcie się, żeby krzyże wróciły na swoje miejsce. Dzieci zrobiły strajk, a ja znalazłem się w więzieniu. To był pierwszy pobyt w więzieniu za obronę krzyża. A potem broniłem jedności kościoła zbuntowanej parafii Wierzbic. Buntownik kapłan wypowiedział posłuszeństwo swojemu księdzu biskupowi i przy pomocy ubowców założył tak zwaną niezależną parafię, niezależną od Ojca Świętego, niezależną od księdza biskupa, zależną, wiecie, od kogo? Od sekretarza partii. Sekretarz partii przyjeżdżał do tego zbuntowanego kapłana i mówił mu, co ma w niedzielę mówić ludziom w kościele. I ta walka trwała przez 6 lat. A myśmy bronili jedności kościoła. I po 6 latach, po więzieniach, bo przecież msza święta myśmy nie mogli odprawiać w kościele. Myśmy odprawiali na chałupce, jak oni mówili. I za to byliśmy karani.
4,5 tysiąca grzywny albo 3 miesiące aresztu. I dlatego nazbierało się tych wyroków 18 i 9 razy byłem w więzieniu. Ale obroniliśmy jedność Kościoła. Parafia wróciła do jedności. A potem przyszła ta słynna akcja uwolnienia obrazu, który wędrował po Polsce, obrazu Matki naszej Jasnogórskiej, naszej Królowej. Odwiedzał wszystkie parafie. Ale komunistom to nie podobało się, bo wielu ludzi się nawróciło wtedy i zaaresztowali ten obraz. Przez 6 lat obraz był uwięziony. Peregrynacja odbywała się przy pustych ramach. I 4 osoby, ja, ksiądz Roman Siódek, dwie siostry zakonne, siostra Maria Kordos, siostra Helena Trętowska z pobliskiej Mariówki, uwolniliśmy ten obraz i on dalej wędruje. Obecnie przeżywamy peregrynację tego obrazu w naszej diecezji radomskiej. Wrócił na szlak nawiedzenia po 34 latach. Do waszej parafii, do Gielniowa, przybędzie 31 maja. Do mojej parafii w Suchedniowie przybędzie za rok, 23 czerwca. Będzie to 35 lat dokładnie od uwolnienia tego obrazu. I będzie to również 35 lat mojego proboszcza w Suchedniowie. Od 35 lat jestem tam proboszczem. Tworzymy rozumiejącą się wspólnotę. Do tej wspólnoty jakże często przyjeżdżał ksiądz kardynał Karol Wojtyła. A kiedy został papieżem, jakże często przysyłał nam swoje błogosławieństwo z Watykanu. Każda rodzina naszej suchedniowskiej parafii pielęgnuje takie zdjęcie Ojca Świętego z osobistym podpisem i dedykacją dla drogiego księdza Józefa Suchedniowa i dla jego parafii z błogosławieństwem Jan Paweł II papież. Każda rodzina to trzyma jako relikwie w domu. I potem przyjeżdżał i pamiętał. I tworzymy parafię, jak powiedziałem, otwartą. Otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Pomagamy zwłaszcza misjonarzom. Na Syberii, na Ukrainie, na Białorusi, w Afryce, w Brazylii. Jest tu ziomek, jakże się cieszę, że pracuję w Brazylii. Przyszłą niedzielę przyjedzie do Suchedniowa głosić kazania i zbierać ofiary na potrzeby misyjne w Brazylii. I dlatego za tę otwartość parafia otrzymała nagrodę za rok 2005, nagrodę świętego brata Alberta. Staramy się wszystkim pomagać. Jakże się cieszę, że są w tej chwili ze mną moi parafiani. Jest chór parafiani z siostrą Zofią. Jest władza miejska naszego miasta. Są radni. Jest pani Maria Zuba, poseł. Jakże się cieszę. Albo jest, albo przyjedzie pan generał Marek Binkowski. Patrzcie, kochani. Z tej parafii pochodzi kilku kapłanów. Kilka sióstr zakonnych. Ale patrzcie, i pochodzą ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za Polskę. Jakże się cieszę,
że ze mną dzisiaj jesteście. Jest powiedziane, że ten pomnik wystawia jako wotum wdzięczności za pierwszego papieża Polaka. Kochani, myśmy w Polsce powinni śpiewać każdego miesiąca 16 dnia o godzinie 17:17 Te Deum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy za wybór naszego rodaka na stolicę Piotrową. Przecież rozumiecie, co on zrobił dla naszej Polski. Żaden prezydent, żaden minister spraw zagranicznych, żaden dyplomata nie rozsławił po świecie Polski tak jak ten papież. My dobrze pamiętamy. Dziennikarze zwłaszcza też powinni pamiętać, bo niektórych w mundurki ubrano i kazano siać w stanie wojennym propagandę. A papież mówił: mówię o was i za was. On za nas mówi, on za Solidarność mówi, bo nie wolno było mówić. Dzisiaj dziennikarze nieraz tak grymaszą. A co się wtedy działo? Papież bronił nas. Papież prawdę mówi. Jakże nie wystawić pomnika, nie powiedzieć, w dowód wdzięczności to wystawia. A co ja osobiście mogę powiedzieć? Jakże ten papież mnie bronił, kiedy byłem poniewierany w więzienia Polski Ludowej. Przysyłał telegramy, listy pocieszające, chociażby niech wystarczy ten telegram. Cały Kościół w Polsce, zwłaszcza duchowieństwo, modli się za księdza Wójcika, który swą ofiarnością i niezachwianym męstwem oddał prawdziwie kapłańską posługę ludowi Bożemu parafii Wierzbica. Stop! Wyrażamy przekonanie, że przez to zasłużył sobie na uznanie, a nie na więzienie. Karol kardynał Wojtyła. Widzicie? Jakże miałbym zapomnieć o takim papieżu? Byłbym wielkim niewdzięcznikiem. I dlatego na wieczną rzeczy pamiątkę wystawiam tę wdzięczność na dowód, że jestem Ojcu Świętemu wdzięczny. Tym bardziej, że Ojciec Święty tak bardzo czcił błogosławionego Władysława Zgieniona. I kochani, jest powiedziane również na pomniku: za upadek komunizmu. Ksiądz prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński powiedział takie słowa w 1953 roku. Zauważcie, w 1953 roku. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji. Losy komunizmu rozstrzygną się w Polsce. Polska, kiedy umocni się wiarą, zabierze się za komunizm, obali go i za to będzie jej wdzięczny cały świat. Słyszycie proroctwo prymasa tysiąclecia? Czy się tak nie stało? I świat jest wdzięczny Polsce. I świat jest wdzięczny Ojcu Świętemu. Tylko wielu Polaków jeszcze tego nie rozumie. Bo wielu Polaka jeszcze drzemie ten homo sovieticus i tęsknota za dawnymi czas. Nie tak dawno w telewizji publicznie mówił szef jednego ugrupowania. To jest nasz program. Program jest taki. Kiedy zwyciężymy, Polskę zrobimy Polską laicką. Słyszycie, co chcą zrobić z Polski? Polskę laicką. To posłuchajcie, co zrobili ich starsi towarzysze w Związku Radzieckim.
tamtym roku. Byłem na Syberii razem tu z obecnym prezesem, panem Zbigniewem Gretką. Byliśmy na zaproszenie księdza proboszcza Tadeusza Szyjki, który buduje kościół na Syberii, a nasza parafia subeniowska pomaga mu. Byliśmy kochani w diecezji największej na świecie. Irkucku, diecezja Irkucku. Tę diecezję organizował ksiądz biskup polski Jerzy Mazur. Ten, którego władze rosyjskie potem nie puściły, kiedy przyjechał odwiedzić rodzinę w Polsce. Nie wpuściły go do swojej diecezji, którą organizował. Teraz tam jest inny ksiądz, a ksiądz biskup Mazur jest ordynariuszem pełku. Ta diecezja, zauważcie, jest 30 razy większa od Polski. Słyszycie? 30 razy większa od Polski. Zamieszkuje ją 16 milionów ludzi, w tym może 5 tysięcy katolików. Pracuje na tej diecezji 48, na terenie tej diecezji 48 kapłanów. Jest 40 parafii. Mieszkaliśmy w Krasnojarsku, miasto milionowe. Nie ma żadnego kościoła katolickiego. Jest wprawdzie Kościół Polski, bo tak się nazywa, bo go wybudowali zesłańcy polscy w 1911 roku. Funkcjonował do 1933 roku. W 1933 roku komuniści zabili proboszcza, zlikwidowali parafię, kościół zamienili na salę koncertową. W 1993 roku, po 60 latach, prokurator generalny Rosji rehabilitował proboszcza, oświadczając, że został skazany na podstawie fałszywych zeznań. Katolicy skorzystali z tej okazji i domagają się zwrotu kościoła. Władze odpowiadają: to nie jest kościół. To jest hala, sala koncertowa. Jeżeli chcecie mieć kościół, to sobie budujcie. I sytuacja jest taka, że katolicy wynajmują tę salę koncertową, żeby odprawić nabożeństwo. Ja tam odprawiałem przeświętą w tej sali koncertowej. Wiecie, płacą za godzinę 100 dolarów za wynajęcie tej sali koncertowej. Żeby być na mszy świętej, to muszą zapłacić 100 dolarów i w ciągu tej godziny odprawia się msza święta. Takie są teraz tam warunki. Teraz, ponieważ jest taka sytuacja, katolicy wystąpili o pozwolenie na budowę kościoła i przystąpili do budowy. Żeby otrzymać pozwolenie, musieli odbyć ten ksiądz proboszcz nawiedzić 24 instytucje. 24 instytucje, żeby otrzymać pozwolenie na budowę kościoła. Zanurz plan i mówi, że tu chce budować. Mówią: nie, tu nie można budować, bo tu ptaszki ładnie śpiewają i przeszkadzały im kościół. Zanurz na inne miejsce, mówią: nie, bo tu ładnie słonko świeci, to by kościół przeszkadzał tym. Takie problemy stawiali, po 20 dopiero 4 chyba instytucjach otrzymał pozwolenie na budowę kościoła i buduje na osiedlu, które liczy 70 tysięcy mieszkańców. I kochani, na tym osiedlu nie ma nic. Ani cerkwi, ani kościoła protestanckiego, a tym bardziej kościoła katolickiego. Nie ma żadnego znaku, ani krzyża, ani kapliczki gdzieś przydrożnej, nic. Zupełnie pustynia. Jak pustynią są te serca zniszczone przez ateizm, przez laickość. Widzicie, czego chcą? I patrzcie, na te 70 tysięcy ludzi ujawniło się 30 osób, które są wyznania rzymskokatolickiego. I to jest jego parafia. I z tymi 30 przystąpił do budowy kościoła.
Widzicie, jak zniszczył religię? System, który chce budować laicką Polskę, laickie państwa. Widzicie, jak zniszczył ducha ludzi? I oni wychodzą z programem i mówią: Polskę chcemy budować laicką. Jakże tu nie dziękować, że to draństwo upadło? Jakże nie napisać dla potomności za upadek komunizmu? I wszyscy, jak tu jesteśmy i w całej Polsce, jeżeli będziemy mądrymi Polakami, to to ugrupowanie już nie powinno dostać głosu. Bo widzicie, do czego zmierzają. Nasz kochany rodaku, widzisz, ile tych problemów jeszcze w naszej ojczyźnie? Dlatego prosimy Cię, oręduj za nami, oręduj za Polską, oręduj za Warszawą, bo przecież jesteś jej patronem, a stamtąd ma przyjść odnowienie naszej ojczyzny. Amen. Granicznej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, Lublin, 11 maja 2006. Czcigodny ksiądz Infuat Józef Wójcik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Czcigodny księże Infuacie, serdecznie dziękuję księdzu Infuatowi za zaproszenie na uroczystość poświęcenia pomnika błogosławionego Władysława Zgierniowa, która zaplanowana została na niedzielę 14 maja 2006 roku. Bardzo chciałem w nim uczestniczyć, gdyż jako pochodzącemu z ziemi opoczyńskiej bliska mi jest postać tego błogosławionego. Niestety pilne obowiązki nie pozwolą mi przyjechać w najbliższą niedzielę do Gierniowa, więc przynajmniej tym listem odwdzięczam się za miłą pamięć o mnie. Na ręce czcigodnego księdza Infuata, fundatora pomnika błogosławionego Władysława w Gierniowie, rodzinnej parafii księdza Infuata, chciałbym przesłać zapewnienie o mojej duchowej łączności
z wszystkimi uczestnikami tych podniosłych uroczystości. Księdzu Nikłatowi gratuluję podjęcia tak wspaniałej decyzji o ufundowaniu pomnika w miejscowości, z którą błogosławiony Władysław jest nierozerwalnie związany. Życzę z całego serca, by to wydarzenie przyczyniło się do większego rozwoju kultu błogosławionego Władysława, znakomitego kaznodziei, gorliwego misjonarza, wybitnego poety średniowiecza, sławnego i wielkiego nie tylko przez swoją działalność, ale przede wszystkim przez świętość życia. Będę prosił błogosławionego Władysława, by wspierał Kościół w głoszeniu Chrystusa i prawdy Ewangelii dzisiejszemu światu, by wypraszał dla nas na wzór Jego pobożności łaskę serdecznego przywiązania i miłości do Maryi oraz szczególnego nabożeństwa do męki Chrystusa. Niech ten, który patronuje w Warszawie, sercu Polski, ma w szczególnej opiece gielniowską wspólnotę parafialną i całą naszą ojczyznę w pielgrzymce do Ojczyzny Wiecznej. Z wyrazami głębokiego szacunku rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor doktor habilitowany Stanisław Wilk. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ksiądz infuat dr Józef Wójcik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wielebny księże infuacie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste poświęcenie pomnika błogosławionego Władysława Zgielniowa w 501. rocznicę jego śmierci. Jestem przekonany, że uroczystości te będą wspaniałą okazją do przypomnienia niezwykłych dokonań błogosławionego Władysława, bo przecież temu wybitnemu kaznodziei i poecie oraz kompozytorowi wiele mamy do zawdzięczenia. Spuścizna, jaką po sobie zostawił, rzuca pełne blasku światło na panujące wówczas bogactwo życia duchowego i kulturalnego w naszej ojczyźnie. Jest to także dowód wielkiej roli zakonników w procesie budowy duchowej jedności i kulturalnej tożsamości narodu polskiego. Szczególne podziękowania składam na ręce księdza infuata za trud fundacji pomnika. Chciałbym także tą drogą pozdrowić wszystkich uczestników tych pięknych uroczystości. Łączę wyrazy szacunku, podpisał marszałek Sejmu Marek Jurek. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Artur Kluczny, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora. Ksiądz infuat Józef Wójcik. Szanowny księże infuacie, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, pana Kazimierza Marcinkiewicza, bardzo dziękuję za zaproszenie na poświęcenie pomnika błogosławionego Władysława Zgielniowa, które odbędzie się w dniu 14 maja bieżącego roku. Pan premier pragnie serdecznie podziękować za życzliwe słowa oraz życzenia wielkanocne. Przekazuję też wszystkim twórcom pomnika i parafianom najlepsze życzenia, aby błogosławiony Władysław był żywym wzorem człowieka wiary, oddanego sprawom swoich bliźnich. Niestety z przykrością informuję, że z powodu licznych zajęć pan premier nie może skorzystać z zaproszenia. Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przekazuję księdzu infuatowi, władzom gminy Gielniów oraz wszystkim gościom obecnym na uroczystości poświęcenia pomnika najlepsze życzenia oraz serdeczne pozdrowienia. Z wyrazami szacunku Artur Kluczny. Czcigodny księże i władzie, drodzy księża, zaproszeni goście, wielką radością napełnia nas dzisiejsza uroczystość poświęcenia nowego pomnika i naszego rodaka, błogosławionego Władysława. Jego osoba wpisała się na zawsze w dzieje nasze osobiste oraz całego regionu. Błogosławiony Władysław jest naszą chlubą i wielkim wzorem do naśladowania. Ukazuje on nam, jak godnie żyć na ziemi, by osiągnąć
skałę nieba. Jego pomnik, który stanął na naszej ziemi, jest z jednej strony wspaniałą ozdobą Wielniowa oraz przypomnieniem tego, co było ważne w życiu naszego rodaka. Okoliczność ta skłania nas do wyrażenia głębokiej wdzięczności fundatorowi pomnika, księdzu infoatowi Józefowi Wójcikowi, naszemu ziomkowi. Czcigodny księże infoacie, w imieniu całej naszej wspólnoty dziękujemy Ci, że nie zapominasz o swoich korzeniach, czego dowodem jest ufundowany przez Ciebie okazały pomnik Twojego i naszego rodaka. Jest dla nas zaszczytem, że przy Twoim zaangażowaniu możemy się cieszyć podkreśleniem miejsca narodzin błogosławionego Władysława. Za Twoją hojność i otwarte serce składamy Ci serdeczne Bóg zapłać. A Pan Bóg, który jest źródłem wielkiego dobra, niech Cię napełnia obfitością swoich darów oraz błogosławieństwem. Pragniemy również podziękować wszystkim księżom, rodakom za zakup darów, które zostały dziś uroczyście przekazane w czasie mszy świętej. Szczęść Boże! Przewielebny księże infuacie, wdzięczność jest pamięcią serca. Podniosła uroczystość poświęcenia pomnika, kieruje również nasze serca w stronę czcigodnego księdza infuata Józefa Wójcika. Dlatego pragniemy złożyć na Twoje ręce, dostojny kapłanie, podziękowanie za tak wspaniały dar Twojego szlachetnego serca, za ufundowanie pomnika ku czci naszego rodaka. Ale gdyby Bóg nie powołał do świętości naszego ziomka, błogosławionego Władysława, nie byłoby ku temu okazji. Za co niech będzie chwała Trójcy Przenajświętszej. Dziękując Ci, księże infuacie, z całego serca życzymy przemożnej opieki błogosławionego Władysława w Twoim życiu osobistym i pracy kapłańskiej. Niech jego przyczyna wyprasza u Boga ogrom łask i wspiera Cię w codziennym posługiwaniu ludowi Bożemu. A po skończonej wędrówce ziemskiej byś był tam, gdzie nasz wielki syn tej ziemi, błogosławiony Władysław. Bóg zapłać za każdy gest dobroci i życzliwości. Szczęść Boże! Księże infuacie, rodaku naszej parafii, my mieszkańcy Wielniowa oraz całej wspólnoty parafialnej pragniemy Ci złożyć serdeczne podziękowanie starodobropolskim Bóg zapłać. Ten wielki dar w postaci pomnika naszego patrona, opiekuna i orędownika błogosławionego Władysława, wdzięczni za Twoją ofiarność, polecamy Cię miłosierdziu Bożemu, prosząc, aby dobry Bóg przez wstawiennictwo błogosławionego Władysława darzył Cię dobrym zdrowiem, długim życiem oraz wszelkimi łaskami, aby Matka Najświętsza za Twoje zasługi miała Cię zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże! Żyj nam 100 lat!
Czcigodny księże Inwłacie, czcigodni księża, szanowni państwo, równo rok temu tu w Gielniowie obchodziliśmy uroczystości 500. rocznicy śmierci błogosławionego Władysława z Gielniowa oraz 550. rocznicę nadania praw miejskich dla Gielniowa. Dzisiaj jesteśmy tu po to, by przez uroczyste poświęcenie pomnika błogosławionego Władysława z Gielniowa uczcić pamięć i dzieło naszego krajana, dzięki któremu nasza mała społeczność trafiła na karty historii. Pomnik ufundował ksiądz infuat dr Józef Wójcik, będący dziś wśród nas, wielki syn tej ziemi, bohaterski kapłan Suchedniowa, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii polskiego kościoła i w historii naszej ojczyzny. 18 razy karany przez władze PRL, 9-krotnie więziony za obronę krzyża, odprawianie mszy świętej oraz nauczanie dzieci i młodzieży religii. To 9-krotne więzienie księdza Infuata stało się swoistą nowenną, jedyną w historii polskiego kościoła w latach powojennych. W czerwcu 1972 roku jako młody wikariusz w parafii opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu przed rozpoczęciem peregrynacji obrazu w diecezji sandomierskiej postanowił uwolnić uwięzioną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który przez 6 lat był zamknięty w kaplicy świętego Pawła na Jasnej Górze. Ksiądz infuat Józef Wójcik poświęcił dużą część swojego kapłańskiego życia w walce o prawa ludzi wierzących w Polsce. Dlatego dziś, szczególnie dziś, gdy obraz Matki Bożej Częstochowskiej znów po wielu latach jest obecny w naszej diecezji, Twoje wielkie czyny, księże infuacie, z roku 1972 nabierają szczególnego znaczenia i historycznego wymiaru. Widziałem wielką radość i satysfakcję, jaka malowała się na Twojej twarzy, gdy Matka Boża w kopii obrazu Jasnogórskiego po 34 latach znów przybyła do Radomia. Księże infuacie, wielki nasz rodaku, serdecznie Ci dziękujemy za Twoje wielkie czyny. Dziś przypominamy je szczególnie młodemu pokoleniu, aby dowiedziało się, ile ofiar i prześladowań ponieśli Polacy, aby Polska była wolna i pozostała wierna Bogu i Kościołowi. Ja jako starosta przysuski odczuwam szczególną satysfakcję, że jako uczeń liceum w naszej pobliskiej Mariówce mogłem stąpać po śladach, które kilkanaście lat wcześniej zaznaczył w tej szkole również ksiądz infuat. Czcigodni księża, szanowni państwo, w imieniu władz powiatu przysuskiego szczególnie dziękuję mieszkańcom Gielniowa, parafianom gielniowskim oraz mieszkańcom gminy Gielniów za aktywność i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości dzisiejszej oraz w roku poprzednim. Szczególnie serdecznie dziękuję księdzu kanonikowi poboszczowi Kazimierzowi Okrutnemu za inicjatywę budowy pomnika błogosławionego Władysława, za wielkie zaangażowanie w służbie ludowi tej parafii, za ukazywanie swoim parafianom duchowości i nauki błogosławionego Władysława, a szczególnie mężnego znoszenia trudów i ich pokonywania. Te wartości są bardzo potrzebne również dzisiaj. Serdecznie dziękuję panu Władysławowi Czarneckiemu, gospodarzowi tej gminy, za wielkie zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości tej i sprzed roku. Odczuwam wielką satysfakcję, że Gielniów odnowiony w ostatnich latach pod rządami wójta Władysława Czarneckiego staje się znów swoistym miasteczkiem, którym był przecież do połowy XIX wieku, kiedy to w ramach represji po powstaniu styczniowym Gielniów utracił prawa miejskie. Czcigodni księża, szanowni państwo, żyjąc dziś w nowej rzeczywistości, wolnej i demokratycznej Polsce oraz w jednoczącej się Europie, postać błogosławionego Władysława z Gielniowa przypomina nam o naszych korzeniach, umacnia naszą tożsamość narodową i patriotyzm. Rodzi dumę z faktu, że jesteśmy Polakami zdolnymi do poświęceń w obronie wartości dla nas najważniejszych, a rozwijając i umacniając nasze małe ojczyzny, tworzymy siłę i wielkość Polski, ojczyznę wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo.
Przewielebny Książę Infułacie, Przewielebny Księża, Pani Poseł, Panie Senatorze, Panie Starosto, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na tą ważną uroczystość. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Państwem, bo ta uroczystość jest dzisiaj wyrazem wobec dwóch wielkich ludzi pochodzących z ziemi gielniowskiej, dwóch wielkich ludzi ziemi pileckiej. Błogosławionego Władysława, kapłana żyjącego w późnym średniowieczu, który w tej ziemi się urodził około 1440 roku, wielkiego Polaka, wielkiego katolika, wielkiego patrioty, osoby, która była wielkim kaznodzieją, która zawsze myślała o miłości ojczyzny i która była jedną z pierwszych osób, twórcą tego, aby liturgia była w języku polskim, twórcą wielu wspaniałych pieśni religijnych. Tak jak powiedział Aleksander Brückner pod koniec tamtego wieku, wielki polski etnograf, był ojcem polskości, ojcem mowy polskiej, tym kapłanem, który krzewił tą mowę, który zbliżał dzięki temu Kościół do Polaków. Błogosławiony Władysław był też wielkim warszawianinem. Właśnie wtedy w tych kazaniach mówił o miłości ojczyzny. Żył przecież w niełatwych czasach, w czasach, kiedy Polska walczyła z zakonem krzyżackim, kiedy walczyła z Turkami, zawsze mówił i zawsze za wielkie słowa uważał, że musi istnieć jedność ojczyzny. Popierał te zmiany, które budowały siłę naszego państwa. Żył przecież w czasach, kiedy tworzyła się polska demokracja. I myślę, że był wielkim patriotą widzącym przyszłość Polski, wtedy Rzeczypospolitej, właśnie w tym, że będzie silne państwo, silne królestwo, ale to, że będą też i wielcy patrioci, ludzi, którzy Polskę kochają. Drugą z tych osób, nierozerwalnie związaną z dzisiejszą uroczystością, jest ksiądz Infułat Wójcik, fundator pomnika. Osoba, której życiorys jest piękną kartą, pięknym odbiciem historii, czasami niełatwej historii polskiego kościoła w ciągu ostatnich 50 lat. Ten kapłan pochodzący z diecezji gielniowskiej, został z parafii gielniowskiej, był od początku osobą walczącą o prawa kościoła, prawa nas wszystkich do wiary, o prawa Polaków do wolności i demokracji. Te wspaniałe wydarzenia z jego historii, z jego życiorysu, jak obrona krzyży w Ożarowie, jak walka o jedność kościoła w Wierzbicy, jak uratowanie cudownego obrazu, aby mógł dalej przemierzać polskie parafie, pokazują, jak jest wybitnym człowiekiem, jak jest zaszczytnym Polakiem. Chciałbym wyrazić wielką wdzięczność, że mogę współpracować, mogłem poznać księdza Infułata, i mogłem zobaczyć, jak wielkim jest patriotą. Jak ważne jest to, że głosi dzisiaj Ewangelię, głosi miłość do ojczyzny, jest zawsze osobą pomocną we wszystkich ważnych wydarzeniach patriotycznych. Był również zaangażowany w ruch Solidarności. W te wielkie przemiany, które zmieniły Polskę, które zmieniły Europę, które spowodowały, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Jeżeli zapytamy się, co łączy te dwie wielkie postacie, błogosławionego Władysława i księdza Józefa, to możemy powiedzieć wielki patriotyzm ziemi gielniowskiej, ziemi pileckiej. Ten patriotyzm, który wyrażał się też w powstaniu styczniowym, za co Gieleniu zapłacił wysoką cenę utraty praw miejskich. Ten patriotyzm, który wyrażał się w trakcie II wojny światowej. Bo tu właśnie od początku II wojny światowej toczyły się walki partyzanckie. Tu w tych lasach walczył major Hubert Dobrzański. To właśnie dzięki wsparciu miejscowej ludności ta walka była możliwa. To takie miejscowości, które pochodził również ksiądz Infułat, zapłaciły za tą walkę ciężką cenę. Cenę życia, cenę śmierci wielu wspaniałych ludzi za to, że wspierali Polskę, za to, że wierzyli, że Polska się odrodzi, za to, że zawsze byli wierni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
O tych wspaniałych wydarzeniach mówią również późniejsze czasy. Walki Armii Krajowej, walki pułków drugiego zgrupowania Armii Krajowej do końca wojny. I właśnie te postawy pokazują, jak silny jest patriotyzm wasz państwa, mieszkańców tej ziemi, jak są silne związki z korzeniami, jak jest silna miłość do ojczyzny. Te fakty dokumentują, że Polacy są wielkim narodem. Narodem żyjącym w centrum Europy. Narodem, który ma tysiącletnią tradycję i które siłą swoją czerpie z tej właśnie tradycji. Dziękuję bardzo za tą możliwość bycia u Państwa. Gratuluję Państwu tych wspaniałych uroczystości, tej pamięci o błogosławionym Władysławie. Gratuluję tej pięknej postawy, którą zawsze Państwo wyrażaliście. Księdzu Infułatowi gratuluję tego, że zawsze był wierny Bogu i Ojczyźnie, że zawsze w jego działaniach podstawową przesłanką był honor. Dziękuję również za tą wspaniałą postawę w walce o obronę najważniejszych dla nas wartości. Życzę Państwu, życzę księdzu Infułatowi jak najwięcej łask Bożych. Życzę tego, aby społeczność gielniowska mogła dalej się rozwijać i życzę dalej tak wspaniałej postawy. Szczęść Boże! Błogosławiony Władysławie, Tobie cześć i chwała. Dziękuję dziś Bogu jako proboszcz tej parafii wraz z wiernymi i cieszę się z uroczystości. Myśl powstania nowej figury rodaka wyszła od parafian, którzy zaproponowali, aby w tej sprawie im pomóc. Podjąłem się tego zadania i po rozmowach z panem profesorem Karolem Badyną podjęta została decyzja odlania postumentu błogosławionego Władysława. Do sfinansowania tej figury pragnąłem włączyć kapłanów pochodzących z parafii Gielniów. Po rozmowie z księdzem Infułatem otrzymałem odpowiedź pozytywną, co ucieszyło mnie nie bardzo i dlatego teraz serdecznie księdzu Infułatowi Bóg zapłać. Dziękuję także księżom rodakom za pamięć, której przejawem są dary złożone w czasie tej mszy świętej. Serdecznie dziękuję panu wójtowi Władysławowi Czarneckiemu, gospodarzowi tej gminy, że włącza się bardzo pozytywnie w przygotowania wszelkich uroczystości związanych z uroczystościami kościelnymi. Bóg zapłać, panie Władysławie. Dziękuję przedstawicielom zakonu kawalerów Grobu Bożego w Jerozolimie. Serdecznie dziękuję za uświetnienie tej uroczystości przedstawicielom władz świata polityki, panu Gosiewskiemu, wojewodom, posłom, senatorom. Wdzięcznością obejmuję także przedstawicieli władz innych gmin i powiatów. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność wśród nas komendanta głównego policji, pana generała Marka Binkowskiego. I na jego ręce składam podziękowania dla policji. Na ręce pana starosty Marka Modrzyckiego składam podziękowanie dla wszystkich przedstawicieli powiatu Przysuskiego. Dziękuję przybyłej orkiestrze Straży Granicznej za piękny występ i czekamy po zakończonej mszy świętej na jeszcze wspanialsze ukazanie swojej pięknej gry. Dziękuję Suchedniowskiemu chórowi oraz Gielniowskiej Orkiestrze. Dziękuję również asyście liturgicznej. Dziękuję kombatantom 72. i 25. Pułku Armii Krajowej. Dziękuję serdecznie poszczególnym pocztom sztandarowym, przedstawicielom leśnictwa, strażakom
i pragnę nikogo w tej nie pominąć sprawie. Również dziękuję zarządowi z rzemiosł różnych z Radomia. Kończąc, chciałbym wyrazić wyjątkową wdzięczność parafianom, którzy swoją pracą dali dowód, że kochają swojego rodaka i pragną, aby to miejsce z pomnikiem było otoczone czcią i szacunkiem. Wszystkich zaproszonych gości po przemówieniu księdza Infułata zapraszam do gimnazjum na obiad. Dojazd do gimnazjum w stronę Przysuchy i skręt do miejscowości Bieliń. Kto jeszcze z przybyłych gości chciałby przystąpić do Komunii Świętej, to proszę bardzo po przemówieniu księdza Infułata przyjść do kościoła. Udzielimy tam wszystkim Komunii Świętej. Wszystkim i każdemu z osobna chciałbym podziękować za przybycie i powiedzieć dla wszystkich: Bóg zapłać. A ja chciałem poprosić pana profesora Badynę. Gdzie jest? Widzę, że jest. Poproszę tutaj. Nie chciałem, bo... Nie, przyjdzie. Prosimy bardzo. Proszę tutaj koło mnie, panie Karolu. Witam. Niech się pan pokaże, ja odczytam podziękowania. Panu profesorowi Karolowi Badynie z Krakowa za wykonanie pomnika. Namęczył się pan, aby Władysław nie był ani za młody, ani za stary. I według komputera na podstawie życiorysu wybrał pan w sam raz. I za to dziękujemy. Patrzcie, to ten człowiek, profesor. W firmie Kamek Szubedniowa na czele z panem Jerzym Pokarczykiem i Stanisławem Sołkiewiczem, która obłożyła postumen piaskowcem suchedniowskim. Pięknie ten postumen wygląda, za to dziękujemy. Pokażcie, gdzie tam, machnijcie ręką, no dobrze, dobrze. Panu wójtowi Władysławowi Czarneckiemu i mieszkańcom Gielniowa za przygotowanie i piękne uporządkowanie placu pod pomnik i wokół pomnika. Myślę, że to będzie najpiękniejsze miejsce teraz w Gielniowie. Pięknie wygląda w dzień pomnik, a jeszcze piękniej w nocy oświetlony. Mamy piękne miejsce. Księdzu proboszczowi, kanonikowi Kazimierzowi i księdzu Mariuszowi za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Mają wprawę, bo rok temu jeszcze większą uroczystość przygotowali. Dobrze, że takie piękne rzeczy dzieją się w Gielniowie i szerzy się kult błogosławionego Władysława. Dziękujemy im za to. W tamtym roku łatwiej mieli, bo nie było deszczu. A ja myślę, że ksiądz Mariusz, to się pięknie to spisuje zawsze, bo wiadomo, z czyjej ręki wyszedł, czy na jej nie? Dziękuję służbie liturgicznej, ołtarza ministrantom, kurowi parafialnemu, Suchedniowa siostrą Zofią. Tam śpiewają, teraz nie śpiewają, stoją, ale ładnie śpiewali. Bóg zapłać. Orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej. Kochani, że ta orkiestra jest, to jest zasługa, posłuchajcie kogo? Pana premiera Ludwika Dorna, pana generała Marka Bieńkowskiego i pana pułkownika Mirosława Kuśmierczaka. Podziękujmy im za to, może i w Warszawie usłyszą.
kapłanom rodakom dziś wreszcie zostali dowartościowani, ale i oni również pokazali się w całej okazałości i hojności postawiny piękne dary na swojej rodzinnej parafii. Widać te dary. Dziękujemy. Kapłanom seniorom, kapłanom gościom bardzo dziękuję. Tu tak siedzi w rogu spokojniutko mój przyjaciel ze studiów, ksiądz profesor Stefan Kornas, przyjeżdża do naszej parafii, do Suchedniowa, wspiera nas, służy nam. Bo Bóg zapłać. Dziękujemy Ci, kochany profesorze. I gościom zagranicznym, panu Jackowi Gmochowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi. Jacek, pokaż się! Mogę wprowadzić trochę elementu sportowego. Kiedy pan Jacek był na audiencji Ojca Świętego Jana Pawła II, Ojciec Święty powiedział: Jacku, panie Jacku, weź się za tę piłkę nożną w Polsce, wyprowadź ją na wyżyny. Liczymy, że tak będzie. Liczymy tego. Mojej uczennicy, gdzieś tu jest, Australii, Barbarze Perić. Znów, kochani, element Ojca Świętego. Był taki moment, że Ojciec Święty, jako kardynał, był na uroczystości w Suchedniowie. I ta moja uczennica z Radomia przyjechała wtedy z Australii, była na tych uroczystościach i zrobiła sobie zdjęcie z kardynałem Karolem Wojtyłą. Kiedy został papieżem, kochani, ona była pierwszą osobą w Australii. Nikt nie chciał wierzyć, że ona zna osobiście papieża. Pokazywała zdjęcie, do telewizji ją brali. Mało pracowała, tylko jeździła, wywiadów udzielała, bo się znała z Ojcem Świętym. Taką karierę zrobiła. Dziękuję i życzę, aby się nie obawiał, że to dobro narodowe, jakim są lasy, będzie wysprzedane. Nie będzie wysprzedane. Prawda? Nie będzie. Panu prezesowi Tadeuszowi Dudzie i członkom dziękuję i życzę, żeby mieli wolne światło, żeby rzemiosło miało wolne światło, bo to ciągle się zapala i nie, do końca nie ma tego światła zielonego, więc nie, będzie to zielone światło na rzemiosło. No i kochani, no tu jest sporo tych podziękowań, nie? Tak. No wiadomo, panu przewodniczącemu Gosiewskiemu. Kochani, nie byłby dobry kaznodzieja? Ojej! Misjonarz! Ale widzicie, że pan mógł inaczej pokierował, bo tam jest potrzebny, w Warszawie jest potrzebny. A my się cieszymy, że dzisiaj jest, żeśmy mogli tak osobiście poznać, bo to przecież... Najważniejszy chyba człowiek teraz, najbardziej na swoje barki wziął odnawianie tej naszej ojczyzny i to Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego na ręce pana przewodniczącego tutaj składam życzenia dla wszystkich posłów, dla wszystkich senatorów, żeby się udało oczyścić tę Polskę, żeby się udało odrodzić ją, żebyśmy ją mieli zbudowaną na prawie i sprawiedliwości, żeby była sprawiedliwość i prawo naszej ojczyzny. Kochani, bo tu ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, jeżeli ja kogoś pominąłem, to już tam ksiądz proboszcz dziękował. Także ja już tu skracam, ale przede wszystkim pozdrawiam swoje gałki, kubanowskie gałki i wszystkich mieszkańców. I was, kochani parafianie z Gielniowa i wszyscy, którzy żeście tu przyszli, ludu Boży, bo przecież bez was ani ojczyzna by nic nie znaczyła, ani Kościół by nic nie znaczył. Wy jesteście ludem Bożym. I dzisiaj ten wers nas wybierzmował. Idziemy odświeżeni,
tak jakbyśmy się narodzili i żyjmy tym, cośmy tutaj przeżyli. Budujmy naszą ojczyznę, tak jak wspomniałem, na prawie i sprawiedliwości. Budujmy na wartościach chrześcijańskich. A błogosławiony Władysław niech nam w tym dopomaga. Szczęść Boże wszystkim!